Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Sylwester Suszek. Jestem przedstawicielem oraz prokurentem giełdy bitcoinowej BitBay. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat giełdy BitBay? No obecnie, patrząc na rynek, wydaje nam się, jeżeli chodzi o pod kątem wolumenu, jesteśmy największą giełdą w tym momencie w Polsce, piątą giełdą w Europie. Jako giełda widać, że prezentujemy coraz nowsze innowacje, które są wprowadzane, jak i między innymi największa innowacja, którą udało nam się wspiąć, czyli podpięcie w końcu kart bankomatowych i spięcie systemu bankowego z systemem naszym. To oznacza, że nasi klienci nie muszą się logować do systemu bankowego, aby sprawdzić swój stan konta, tylko bezpośrednio na naszym koncie mogą widzieć, jaki jest stan i jakie ostatnio robili transakcje. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o nowych ofertach giełdy BitBay, na przykład o tych kartach? Jasne, czy karty są obecnie wydawane w bardzo dużych ilościach. Nie spodziewaliśmy się tak dużego przyjęcia. Sprzedaliśmy na obecny moment ponad 800 kart w przeciągu ostatnich 2 tygodni, czyli odłączenia usługi. Karty są naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem, ponieważ karta to jest zwykła karta debetowa. To znaczy, że nasz klient posiadający tą kartę może bez żadnego problemu wymienić sobie, czyli płacić powiedzmy bitcoinami, bo tak naprawdę wystarczy, że wejdzie na swoją platformę, na swój login, na swoje hasło i przekaże, jakie środki w bitcoinach chce mieć w tym momencie na karcie. I automatycznie te środki są dodawane na tą kartę i dokonuje sobie transakcji, czyli idzie i może kupować sobie za pośrednictwem terminalu, jak i za pośrednictwem bankomatu wypłacać po prostu środki. A ile trwa teraz wydanie takiej karty? Maksymalnie do 14 dni jest to przez naszego partnera, czyli Impost, jest dostawca po prostu tych kart, więc to jest kwestia tylko i wyłącznie dostarczenia przez Impost. A czy to prawda, że szykujecie jakieś zmiany w związku z funkcjonowaniem samej platformy? Tak, we wrześniu szykuje się bardzo duża, potężna zmiana BitBaya. Wprowadzamy najnowszą aktualizację, czyli BitBaya 3.0. Mogę powiedzieć i zdradzić troszeczkę kwestii, że na pewno zmieniamy język programowania, jeżeli chodzi o moduły transakcyjne. Wprowadzamy rzeczy, których wydaje mi się, że jeszcze na rynku światowym nie było, więc myślę, że warto obserwować nas. Nie chcę na razie przetworzyć jakby informacji w tą stronę, ponieważ kwestia jest marketingu. Będzie na pewno bardzo duże uderzenie. Zebraliśmy wszystko, co jest najlepsze w różnych giełdach ze świata, plus dołożyliśmy coś, czego jeszcze nie ma. Czyli tak jak dzisiaj sami widzicie karty, jak widzicie bankomaty, tak za niedługo wprowadzamy wpłaty kolejne gotówki w całej Polsce, ale i też i w Europie, w różnych punktach. Więc wychodzimy już z formą wypłat i wpłat na całą Europę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. BitExpress został odpalony powiedzmy 1,5 miesiąca temu, to jest świeża sprawa, ale widzę, że obroty przesuwają się, przynajmniej moich klientów z sklepu z bitcoinami do serwisu BitExpress. Wynika to też z tego, że na BitExpress jest lepszy kurs.